Kościół oprócz różnych rzeczy, przemocy, gwałtów, złodziejstw, trucizny, sztyletu, szpiegostwa i tak dalej, ma jeszcze symbole. I tutaj wchodzimy na ten subtelniejszy poziom i myśmy już mówili tutaj o tym, że symbole działają, wkradają się jakby w sferę podświadomości. Teraz tak, w dwóch słowach, co to jest symbol? Symbol to jest coś, co wyobraża coś innego. I teraz tak, symbol niesie ze sobą pewien pakiet informacji i ten pakiet informacji wydziela pewną energię. Krzyż, najpopularniejszy. Ta energia przedostaje się jakby do tych subtelnych ciał ludzkich na fali kwantowej. Okej, żeby to uprościć. Żeby to uprościć. Wywołuje emocje, jeżeli symbol jest rozkodowany. Jeżeli symbol jest niezdekodowany, to symbol dostaje się do podświadomości i tam urzęduje. I teraz Kościół nałożył na Polskę i na Polaków symbol krzyża. Krzyża, który się kojarzy ze wszystkim, co jest związane z cierpieniem i z poddaniem i z niewolą. I nakładając to, wsadzając ten symbol do podświadomości, panują nad ludźmi, a nakładają dziecku przy chrzcie ten symbol. I teraz, jeżeli chce się człowiek... Szans. To dziecko nie ma nic do powiedzenia, a rodzice są niestety zbytnio oświeceni, żeby nie brać dziecko do chrztu. I teraz, jeżeli my chcemy radzić sobie z Kościołem, to powiedziałem to w jednym z pierwszych wywiadów, trzeba pokonać Watykan w sobie, a on przestanie istnieć. Przestanie istnieć fizycznie. Kościół korzysta z tych symboli i ma władzę nad ludźmi, nad 2 miliardami ludzi. I teraz, jeżeli my chcemy uwolnić się, musimy również zwrócić się i korzystać między innymi, oprócz uświadamiania, oprócz budowania swojej świadomości takiej duchowej i podążania własną drogą, trzeba sięgnąć do symboli.